No. Taki spokojny strumyk z tego Rimworlda nam wyszedł. I z jakiegoś powodu to nie jest jeszcze rozebrane, ale chyba jeszcze po prostu tego nie zrobiliśmy. Muminek coś gotuje. Okej. Okay. Cześć kabacie, cześć nagi Muminku, witam was wszystkich ludzie. Z całego serca dziękuję wam, że tu jesteście. Co tam u was? Słychać, jak tam życie? Jak tam życie? Jak tam życie u was? Czy mamy to zaznaczone jako obszar domu? Jest. 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 Good. Jaka jest temperatura tutaj? Minus 45. Idealnie. Mamy porobione szafki z stoliki nocnej. Mam łóżko. Muminek teraz się odpręża. Genialnie. Mamy pułapki przygotowane? Nie za bardzo. Zobaczmy na potrzeby Muminka. Odpoczynku mu brakuje, rozrywki mu brakuje, ale nie jest źle. Okej. Okay. Alright. Czekam, aż Muminek tutaj się odpręży. Jednocześnie przyspieszymy czas, żeby to za długo nie trwało. Paskudne otoczenie. Będziemy nad tym pracować dzisiaj. Głównie nad tym, nad energią i obroną. To są nasze cele. Mam pozdrowienie od Laury. O! Pozdrawiam również Laurę. Moją nagi Muminku. Rodzice z dziećmi mnie oglądają. A ja tutaj przeklinam i okropne rzeczy opowiadam czasami. W formie żartów. Niebezpieczna sytuacja. Może czas przemyśleć to, co się mówi w internecie. Alright, do przodu. Winimy czas. Muminek kimczy. Zażywa błogiego snu. Dawaj, Muminek. Ja się boję, co się dzisiaj stanie, ludzie. Bo bogactwo kolonii prawdopodobnie nam wzrosło. A... Może być niedobrze. Co idzie Muminek robić? Muminek idzie zbierać zwłoki. To mu zajmie pewnie większość dnia dzisiejszego. To jest zbrojmistrzu. Hejo! Co tam u ciebie? Hejo, hejo, hejo. Tak, gdzie po zwłoki, Muminek? Jak tam zdrowie? Nie ma hipotermii? Minus 46, czyli... a nie, on ma minus 53. Odporność, nice. Spokojnie, tylko mnie widzi, ale nie słyszy, więc nie żałuj sobie. Okej. Okay. Ja i tak jestem zdania, że mało klnę. Ale najgorsze jest to, co mówię. Ja mówię kompletne, bezsensowne rzeczy, głupie. Tylko po to, żeby wywołać u kogoś negatywną reakcję w internecie. O nie, królik wlazł mi w pułapkę! Shit! One pułapki mi marnują. Musimy coś z tym zrobić. Ludzie, musimy coś z tym zrobić. Zrobimy tutaj drzwi z stali na przyszłość. Cześć Gustiku, hejo. Te króliki nie mogą mi się tutaj, kurde, szwendać. Mało nam osłony zostało. Witam cię, dziobak. Hejo, panie dziobaku. Kurde, Muminek naprawdę twardo tutaj za rzeźnictwo się bierze. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna. Jeszcze jeden królik, jeszcze jeden królik. Kiedyś prawie w ogóle nie klnąłem. Ale przestało mi zależeć trochę, wiesz? Karabin szturmowy ma normalnej jakości go. Ile on zadaje obrażeń? 11. Po co strzały? Zasięg 31. Okej. Okay. Może powinniśmy tu... Okej, okay, plan jest taki, ludzie. Rozbiórka tego wszystkiego, wykopanie tutaj miejsca, gdzie będziemy mogli zrobić tak zwany killbox przy użyciu wieżyczek i tych pułapek oczywiście. Plan jest taki, żeby przeciwnik wychodził stąd, znajdował się w miejscu, gdzie będzie strzelany, gdzie do niego będą wieżyczki strzelane, a my będziemy do niego strzelać zza przeszkód terenowych. Nie wiem, czy to zadziała. O, Muminek za sprzątanie się wziął teraz. Ile ja mam tego jedzenia? 4 jednostki.
O, mój muminek teraz buduje panele słoneczne. Nice. O Jezus, to 100 stali zużywa i 3 komponenty? Chyba komponentów nie mam. Stale. Po stale. Mam tu jakieś złoża komponentów? Nope. Well. Możemy statki rozebrać na komponenty. Nie, tutaj są jakieś. Zaraz, czy one powinny być na liście? 11 mam, okej, git. Muminek to robi różne rzeczy w różnych momentach. Teraz uzupełnia chyba pułapki po części. Czy panele słoneczne nie przeszkadzają wiatrakom? Jak widać, nie. Ludzie mi na czacie mówili wczoraj, że to zadziała. Dobrze. Statek niewolników. O. Wypadek kapsuły transportowej. Jest, jest, jest. Zobaczmy, co jakich niewolników masz na sprzedaż. Psychopatyzm i brzydki psychopata. Strzelectwo. Za ile? Za 2000, gościu. Wyjątkowo piękną chciwość. Mówiąc szczerze, to my nic z nim nie mamy czym handlować. Tak, posłuchałem waszej rady z tymi drzwiami. Bo alternatywą było poszerzenie tego tunelu i zrobienie takiego zlizaku, ale nie wiem, jakby to działało w ogóle. Ludzie mówią, że przeciwnik by i tak wchodził w te pułapki, a nie robił sam zygzaków. Ale no nie wiem. No nie wiem, jakby to działało. Zobaczymy czaty. A, jeszcze facet spadł w kapsulni transportowej. Nie, tak, już nie żyje. Ciekawe, czy był dobry. Chyba komczuchem był. Kolejny gość do zgarnięcia do naszej kolonii. Muminek się zabawia. Okej, okay, już przestał. Teraz idzie coś szamać. Nie, idzie gotować, no tak. Odpowiedzialny muminek gotuje. Pięknie. Och, żałuję trochę, że po te zwłoki przylazłem. Ja powinienem zrobić tutaj przejście, nie? Wow, tutaj też mam zwłoki. Oh my god! Więc 37 na zewnątrz nie jest źle. Cześć Stevie! RJC! Hello! Hello. Patrzcie na nasze staty. Nice. Nie. Czemu się spóźniamy? Życie, życie. Brutalne, okropne. Ludzie w maskach chodzą teraz. Kryminaliści. Cześć, Shalom Dexter, hello. Co idzie mu minę robić? Idzie po kolejne zwłoki. Obejrzałeś już archiwum? Jestem zaskoczony, że ludzie to oglądają. Bardzo mi miło. Staram się tam wszystko wrzucać. Wszystkie strumyki. Jeden kill z trumbo. Chyba to się czyta.
Bo, bo. Jest kwiecień, maj. Miesiąc. To nam robi minus 45 na zewnątrz, no wiesz. Robić scenariusz na biegunie i twój bohater zginął z głodu? Wydaje mi się, że nie ma sposobu na przeżycie, jeżeli nie jesteś kanibalem. Serio, nie wiem jak. Musiałbyś szybko odkryć, nie wiem, hodowlę wewnątrz budynków, ale... Znaczy... Nie, nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Za długo by to trwało, ma być zgodą. Mógłbyś ewentualnie handlować za jedzenie? Ale też zanim byś zaczął, zanim byś miał... nadajnik, bo trochę czasu minęło, musiałbyś robić karawany. Non-stop. No nie wiem. To byłoby dosyć dziwne. Dawa muminek, co ty kuźwa robisz, stary? Bierzesz się za budowanie? Nie, za sprzątanie. O, proszę, jaki odpowiedzialny. Trochę posprząta. Bo to zażygał ostatnio. Nie miałeś dostaw mięsa w kapsułach? Musisz też ustalić wysoki poziom trudności, żeby cię gra próbowała udupić. Bo gra nie wie, że ona cię nie udupia, tylko ci daje jedzenie wtedy, wiesz? Też mi się wydaje, że to jest jeden ze sposobów. Misiek zachorował na dżumę. Nie mieliśmy lekarstw, żeby... Co on mi nie robi? Odpoczywa. Buduj te banany słoneczne, brachu. Bungo cheater? O tak, zcheatowałem. Nie dość, że wczytuję w tym ranie, to jeszcze wybrałem cechy postaci, więc... Zadanie wygaśnie za 24 godziny. Chyba nie będę tego robić zadania. Oj, świetnie. I teraz wiatr się skończył, ale mamy panele, które i tak, kurde, nie działają. What? What? Feels bad, man. Zaraz, czy w ogóle na biegunie, czy tam na lodowcu jest słońce? O-o. Dwóch gości. Okej, okay, muminek. We need you to build this shit. Right now. Like, right fucking now. Pół roku nocy, pół roku dnia. Uuuu. Oh my god. Gdzie są ci panowie? Jaki mam zasięg? Okej. Okay. Nadchodzą, nadchodzą. Pewnie już umiera z zimna? Nie, nie umiera. Co oni idą robić? Co, oni się grupują? Co się dzieje? Ramuminek. Idź sobie, rób co chcesz. Czy nie rób się? Lepiej rób baterię? Mamy. Mamy. Na razie, wiesz... To wszystko zasila jeden grzejnik, stary, więc spokojnie, musimy się przejmować. Ja też tutaj specjalnie gram w dziwny sposób, ludzie, w taki powolny i mało rzeczy buduję, bo to też jest nadużywanie mechanik gier, mechanik gry na własną korzyść. Im mniej masz bogactwa kolonii, tym te ataki są, wiesz, słabsze. Muminek sobie szama. To ja błąd popełniłem. I dead. Muminek już idzie po zwłoki jego. Wiesz co? Chodź, może tutaj zaoszczędzimy trochę na materiał. Gdzie jest reszta? Idzie.
Z łukiem, gościu. Czy... on nie ma przypadkiem większego zasięgu niż my? Kiedy Medieval Run? Ja w ogóle chciałem, żeby to było jako Lost Tribe, tylko że wziąłem nagą brutalność, bo myślałem, że to będzie to samo co Lost Tribe, tylko że jeszcze nie będę miał, wiesz, ubrania. Ale nie. Kto wygra ten pojedynek, kurde, tytanów? Yeah! Dobra. Futcher! Yeah. Gościu, chyba się wykrwawi, czaty. Ej. You pick the wrong house, fool. Rozbierz. Red, powiedz mi... Nadludzka mądrość, szybki palec, człowiek kret. Kobieta lat 60. I see. Mogę w ogóle usunąć to zlecenie na razie. Mamy sporo mięska w zapasie ludzkiego. Cześć Ristul, witam. Hello. Bardziej mi chodzi o to, gdzie możliwe są jedyne łuki, miecze i tak dalej. Coś takiego. Nie wiem, myślałem, że o poziom technologiczny. A to nie wiem, nawet nie rozważałem czegoś takiego. Zresztą... Nie wiem, czy to byłoby ciekawe? W sumie mogłoby być. Co, i twoja technologia nie obejmuje takich rzeczy jak handlowanie, kuchenki elektrycznej i tak dalej? Może tylko, kurde, miecze kuć? To jaki jest endgame? Nie zbudujesz statku wtedy. Pym. Do niego pójść do statku? Pożar, shit. Jakim cudem te rzeczy w ogóle płoną, skoro to wszystko jest zrobione z ludzie z kamienia? Od kiedy kamień płonie? Gro, Weź mi to wyjaśnij. To Muminek będzie robił. Po to się odzież plemienną. Zimą czepka z tkaniny słabej jakości. Czy mamy na myśli tego samego? Mogę na dużo rzeczy z 7 wiecza? Dobra, to zbudowaliśmy. No naprawdę przydałby się nam pomocnik, co? Do roboty. Wymieńmy te drzwi również na inne.
dobry handel, by się to sprzedał, żebyśmy mogli sprzedać wszystkie te ubrania gówniane. To byłoby wybitnie wygodne dla nas. Mogę wyłączyć samouczek? Nie wiem, nigdy tego nie wyłączam w sumie. Opcje... O, nice. Dwa lata już z nami Muminek jest najwyraźniej. Łuk teraz idzie zebrać, okej. Jak tam? Statek niewolników się pojawił. Wątpię, żeby chciał coś ode mnie kupić. Ale zrzućmy okiem na to. Mogę coś sprzedać oprócz tych zaawansowanych broni? Nie. Czekoladę ma. Dragon, architekt. Marine. 32 lata. Nerwowy. Ha. Chciwość. Głupia praca, niezdolny do... Okej. Okay. Cześć Olafie, hejo. Witam. Rozbierasz? Yep. Drzwi zostali, tutaj chcemy mieć. Cześć Finku, 98, witam cię Listul, hej. Ściana ze stali. O, oh, wow, ale tutaj stali z domeny z tego. O Jezu. O Jezu. Dobra, i muminek idzie w kimono. Okej, okay, więc teraz tak, jak ktoś nas zaatakuje, będziemy musieli te drzwi otwierać. Ale jak przynajmniej dzikie zwierzęta nam w pułap nie będą wchodzić i nie będą ich marnować. Mam nadzieję, że tak to zadziała. Ile mamy jedzenia? 5 jednostek. Czemu kanibalizm jest zły? Mięso to mięso? Nie wiem, stary. W naturze występuje. Ale coś, nie wiem. Nie wiem dlaczego jest zły, ale ja bym nie chciał zjeść człowieka. Tak, wiesz. Uff. Człowiek kret. Rozbijaka. Daleko od bazy? Nie tak daleko. Witamy w przyszłości na stole naszym. Co mu Minek robi? Jakieś porządki tutaj dziwne. Coś tam sprząta. Alright. Różne... Landing beacon. Meble? Lampa stojąca. Boom. Lepiej by się przydała. Muminek, zbuduj tą lampę stojącą. Świetnie, teraz sprzątamy wreszcie.
Spróbowałbyś wędzonego kawałek mięskolskiego? Owszem, ciekawe by to było, zgadzam się. Ale wiesz, ja się tak zastanawiam sam, co bym ja zrobił, gdybym musiał jakieś stworzonko zabić sam własnoręcznie, żeby je później zjeść. Pewnie bym miał spory problem z tym. Więc co dopiero z człowieka, nie? Wreszcie ludzie, progres. Teraz sprzątamy bazę już. Zjadłbyś swoją rękę? Idzie w kimono. Jak tam energia nasza? Quest active. Teraz co? Sami, główny radny has informed us of a collection of viable items za 1000 euro niedaleko od nas. I on chce, żebyśmy to... zgarnęli mu? Odpada chyba, za daleko. Nie jest tak źle w sumie. Ale może być tam jakieś zagrożenie, więc może nie ryzykujmy na razie tego. Tej ekskapady. Czy muminek sprząta? Sprząta. Czystość, nieczysto. Czystość, czysto. Czysto, czysto. Czysto. Czysto, czysto. Czysto. Ekstremalnie wszechstronna. Wrażenie tandetnie. Well, fuck. Dobra, Muminek, teraz twoim zadaniem będzie rozbiórka. Tego wszystkiego, stary. Tej ściany. Czy ze mnie kupiłeś Kenshi? Wiesz, ja jestem szczęśliwy, bo... ta Kenshi to jest taka trochę nieodkryta gra, wydaje mi się, przez ludzi. Mam nadzieję, że zachęcę do niej jeszcze więcej osób, jak coś tam na YouTube'a zacznę z niej wrzucać. Ale musicie jeszcze trochę poczekać, bo mam rzeczy do skończenia przed tym. Kurde, Muminek, ty jesteś... nie no, stary. Dumny. Dumny, 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 dumny. A trochę jeszcze tutaj ścian rozebrałem. Wreszcie. Ten z łupku. Jak tam potrzebę muminka? Jest okej. Okay. Tak mi się zawali na głowę. Mówisz? Zobaczymy. Mamy autozapis. To się stanie, rzeczywiście. Obszary? Obszar... usunię obszar dachu? Delete! Zawalił się dach. Holy shit, Muminek, jesteś okej? Jesteś okej. Prawe oko zmiażdżone, okej.
Jesus. Cześć Jinx, hej. Spokojnie, to tylko drzazga. Usuń ten dach, stary. Usuń obszar dachu. Tu ma nie być dachu, okej? I'm confused. Twoim priorytetem będzie usunięcie dachu. Ale nie jednego, całego. Oh my god. Sprzątaj, pięknie, pięknie. Teraz tutaj sprząta. Jak ja mu mogę kazać usunąć to wszystko? Bo jak mu każę, wiecie. Nie mówcie, że ja muszę. Ja będę musiał tak to kolejkować. To byłoby okropne. Zdzie w kimono. Co było następne w badaniach? Aha! Jest. Energia geotermalna. Teraz właściwie żałuję trochę, że usunąłem te ściany. Konstrukcję przełącz na jeden, a resztę co masz? Na jeden przez konstrukcję, na dwa. W sumie to jest... Dobry pomysł. W okolicy podróżuje szeryf z frakcji. Jaki ma sprzęt, chłop? Może on wymarznie. Czekajcie, to się może stać? Santiago? Nie. Minus 51 do 29. Jak palę? Nie, nie palę. Nie palę od... Uminek! Okej, dobra. Nie palę od 3 miesięcy bodajże. Czuję się świetnie. Nie, psychodeliczne liście się zepsuły! Fuck! Damn it! Handlarz hurtowy! Czy chcesz coś ode mnie kupić? Proszę państwa, coś tam chcę. Hełm przeciwlotniczy. Melonik z nanowłókna. Dobra jakość. My tego nie chcemy, nie? Dowcze wełny. Zimowa czapka z tkaniny. Bum, bum. Bum, bum. Tak w sumie, ta zbroja. A miałem drewno, mogę drewno kupić, ty masz rację. Wait. Wait, drewno. Masz drewno? Powiedz, że masz drewno. Yeah. Ile tego drewna potrzebuję, tak? Sto jednostek?
saksofon. O, to znaczy, że mogę zrobić stół rzeźniczy z stali, który zużyje 75 stali albo 20 drewna. Kurde, dużo. O nie, come on. Bum. Wycinaj organy więźniom. No je jemy, są smaczne. Mam trupkę i tak dalej. Muminek kończy budowę pułapek. Good. Dużo czasu to zajmuje. Wybudowanie tego, holy shit. Czemu muminku nie zjesz? Wreszcie. Czemu to tyle pracy kosztuje? Ja właśnie nie chcę zwierząt, ludzie. Mieliśmy tego niedźwiadka. W ogóle okazuje się, że wystresowanie go wymaga jakiegoś wysokiego skilla w tresurze. One łażą i się do niczego nie przydają. Ludzie. Do niczego. Okay. Minus 13 na zewnątrz. No ta pułapka z łupku. Chyba nie jest, kurczę, najbardziej zajebisty pomysł w historii. Zdecydowanie nie. Czy musimy to wyryć wszystko? To i co? Ja się boję, że jak to wyryję, to tutaj się może coś za... To się nie zapadnie wtedy. To idzie robić muminek. Muminek idzie... Sprzątać. Nie, łazi sobie, odpoczywa, okej. Okay. Chcę coś przamać, dobrze. Właściwie, co mi daje ten stół rzeźniczy ze stali? Czy to jest jakaś przewaga nad tym miejscem do oprawiania zwierząt? Zwiększa efektywność, okej. Okay. Patrzcie się na to. Rozbierz. Więcej mi mięsa dostajemy. Ej, to jest bardzo istotne w takim razie. Kurde, wkurzasz mnie, stary, że ty to robisz w ten sposób. Zamiast... Wszystko rozebrać i dopiero później brać za tamto. Tak.
Miejsce do oprawy zwierząt daje ci 70% surowców i jest wolniejszy. Okej. Kończy co budować? Kończy to budować, okej. Okay. Cześć Pawle, hello. Nie mamy już jedzonka. Nawróciłeś się, chodza? Co cię podkusiło? Grupa podróżników z reakcji Andere przemierza okolice. Macie jakiegoś handlarza? Nope. Ktoś umiera z zimna? Każdy na łożu śmierci się nawróci? Nie. Nieprawda. Panele chyba mi nie zasłaniają wetraki. Nope. Ty właśnie wydupiłeś surowe żarcie. O ty kurde, mam buzluty. Ale niech ci będzie, to i tak daje ci bonus. Co robi muminek naprawy? Alright. O Chryste. Większość życia byłem ateistą, jeszcze 3-4 lata temu znajomi mi pamiętają. Ale to cię podkusiło na nawrócenie się. Jak, co było jakby powodem tej zmiany? Ciekawe. Gdzie ujrzałeś tego Boga? I dlaczego akurat ta religia? Tą religię dlaczego wybrałeś? Powód ze względu wygody na geografię? Że akurat tutaj dominuje? W okolicy naszej? Reinkarnacja i te sprawy w buddyzmie? Ciekawe, ciekawe. Dawaj muminek! Napierdzieluj! Sam wyżej, ale ogólnie to mój przyjaciel ją od nich odłączył i poznałem tam przez tego znajomego super ludzi. Zacząłem czytać pismo i moje życie zaczęło się zmieniać. Okej. Okay. Wilk polarny, samo oswojenie. Really. Mamy wilka polarnego. Ktoś wie, jaki skill jest potrzebny do tresury? Podatność do tresury zaawansowana. Mogę go nauczyć transportu. Tu by mógł mieć swoje miejsce. Du-du-du-du. No. Obszary. Usuń dozwolony obszar. Konie. Rozszerz dozwolony obszar konie. Boom. Zwierzęta. Konie. Tylko możesz tutaj być. Dałby się mu jedzenie tam dawać. Bo działa, Chrystus mówi, po
owcach i poznacie i widzę po prostu po tych ludziach, stosując się do ich rad, że dostają błogosławieństwa. Ciekawe. Znam się, czym ja chcę go karmić. Pewnie surowym żarciem. Bardzo ciekawe. Ja mówiąc szczerze, nie rozumiem ludzi, którzy są wierzący, ale... Nie. Jest to trochę fascynujące dla mnie. Całe, wiecie, zgromadzenia w kościołach, te dziwne rytuały, nie wiem, jajka, i tak dalej. Czy on może jeść ludzkie mięso? Czy jakie tutaj mamy składy? Skład fetyczny. A, bo to już jest ten, usuń. Whoopsie. Skład. Możesz mi polecić parę kościołów? Nie, co ty stary. To nie dla mnie kompletnie. Dla mnie to jest tak absurdalne, że część ludzi wierzy w jakiegoś Chrystusa, druga część w jakiegoś kurde, nie wiadomo, Mahometa czy coś. Inni wierzą, że dziewice będą mieli w niebie, inni wierzą, że jakaś reinkarnacja. To jest dla mnie pojebane, że... W zależności od geografii jest różna wiara, po prostu jest zabawne. I to na pewno nie jest dla mnie. Wiara. To nie jest w moim stylu. Czy my chcemy to z łupku zbudować? Kto ma rację? Co? Ale nie wątpię, że ludziom to pomaga. W to nie wątpię. Są na pewno ludzie, którzy dzięki temu... What the fuck, stary? Usuń. No. Usuń. Thank you. Jarosław jest jedynym prawdziwym bogiem, podobno. Będziesz to żarł? Masz ludzkie żarcie? Czy on to może jeść? Boże, to zwłoki osoby obok wysypiska z kamieni. Czekajcie. Nope. Musimy zacząć coś gotować. Muminek jest sam. To jest część naszej strategii, wiesz? Początkowej. Czy ty jesteś głodny? O, może nie jeść tych ludzi. Dieta. Surowe mięso. No come on! Żryj to. Graveyard Keeper i Kościół Świętego Pieruszka. Nie.
Okej, Co on teraz robi? Rozrywkę sobie zapewniam? Ile ja tego będę potrzebował? Sporo. Czy ty coś zjadłeś? Tak, okej. Czy on dużo je? To jest pytanie. Znaczy, zwierzęta nieograniczone. Chodź gdzie chcesz. A osoba tam leży wieki. Cześć Marcinie. Cześć Staker. Zadaj niewolników. Moglibyśmy mu tego psa sprzedać. Zapewne. Mamy minus 7 tutaj wewnątrz. Łupek. Słoneczny rozbrysk. No i fucking F. To będzie problem. Wow. Już myślałem, że umarł. Że wpadł w pułapkę. Czy ty zwariowałeś się? Gdzie mi po pułapkę łazisz? Czy nasze dupy są gotowe na trzecią kadencję? Zaraz jakieś wybory są. Czemu on śpi w pułapce? Jest pojebany. Jest chore zwierzę. Wow, tu jest więcej stali, ludzie. Oh my god. Bo ja chcę przynajmniej, żeby muminek miał tutaj ładne pomieszczenie. Za rok? Jest brudno. Mam nadzieję, że wilk jest na tyle rozsądny, że weźmie sobie jedzenie jak zgodnie. Plus, czy wilk nie zacznie zamarzać zimą? Mogę sprawdzić, jaką ma odporność na temperatury? Minus 55. Kuźwa, zamarznie. Będę musiał go ogrzewać. Oh my god. Nie wiem, czy to jest warte zachodu, ludzie. Naprawdę nie wiem. Załóż mu czapkę. No właśnie, zwierzęt. Zwierząt chyba nie można ubierać w żaden sposób, nie? Dobra, ale coraz lepiej.
Teraz tak, polecenia, wydobądź. Wydobyć to żelazo. Ta łódkę. Ten pies żre nasz... O ty kurde bambuzuty. Gdzie jeszcze skoczy syna? Ile jest tego żelaza tutaj? Oh my god! Cześć, Medislav? Czy można go tresować? Właśnie nie wiem, są SPS... Gdzie można wyczytać, jaki skill jest wymagany do tresury? Bo tu jest napisane, podatność do tresury zaawansowana. Mogę zmienić mu imię. Ale nie wiem, minimum... O, 8. Okej. Okay. Well... się nie stanie, on się do niczego nam nie przyda, nie możemy go wytresować, ludzie. Jak nazywamy tego wilka, ludzie? Sugestie na czacie, na imię na wilka. Proszę, to niezbędne. Bądźcie kreatywni. Muka, Jarek. Rysiek, żłób, Bob, cichobieg. Ach. Pan Marvela. Mega wąż 9. Może Stark. Jak ten, jak Tony Stark? Proszę bardzo. Paskoziemca. Powiedz, że ja to jest jedna z niewielu rzeczy, które oglądam na YouTubie, to te kanały paskoziemców. To jest moje guilty pleasure. Po prostu uwielbiam tych ludzi. Oni są tak zajebiście niesamowici. Cześć, Kasienka. Hejo. Imię posiłek. Potencjalny. Wow, tu jest z tego więcej ludzi. No nie. Ja się bałem, że nam się skończy stal, ale to się nie stanie w najbliższej przyszłości. Nie ma szans. Ja chcę wierzyć, że ruch paskoziemców zaczął się od ludzi, którzy chcieli sobie potrolować i poćwiczyć retorykę. Jak każda religia, powiem, wszystko się tak zaczęło. O, zaćmienie. Nie ma słońca na lodowcu. Czy co mówicie, że po roku jest ciemno, po roku jest jasno? Okej. Okay. On teraz kombinuje, sprząta głównie. Pies, od razu widzę, że szama to, co ugotuje. Nie, dobrze, 140 jednostek mięsa mi zostało. Oh my god, a ten trup, który tutaj gdzieś upadł, pewnie się już rozłożył, co? Już mam trupy do oprawienia jeszcze. Tak, by the way. Teraz zwierzę. Boom! Bez końca. Mm-hmm.
Dobra, ludzie. Wydobywam to. Guarding Fancy. Dobra, będziemy spróbujemy ją ochronić przez 13 dni. Podać ci klatura, wąski. Cieszę się, gratuluję ci. Gratuluję ci. Dobra, akceptuj. Panzi. Czy ona jest kurwa nieprzytomna? Nie, jest znieczulona. To od minus 30 do 29 stopni wytrzymuje temperaturę. Nożesz kurwa, muminek. Czemu oni ją przysłali praktycznie nieprzystosowaną do życia tutaj? Miejsce snu. Bum. Bum. Od 30? Nie wiem, czy nam energii wystarczy. 25, minus 25. Idzie ją kuźwa uratować. Rozbierz, uwięź. Panzi? Jest minus 7, dobra, nie jest źle. Teraz ten quest failuje. Na mój inak, zajmij się czym. Nie mogę jej... Nie mogę jej uratować. Może jej nic nie będzie. Okay. Muszę mieć pomieszczenie specjalne? Nie. Łóżko medyczne? Mamy. To jest łóżko medyczne, okej. Okay. Uuu, pan się to nie spodoba, jak to zobaczy. Ja muszę to ukrywać przed nim. Bo ona nie umiera, nie? Panzi ucieka. What? Has been caught with the wrong person. Now on you to keep the prisoner. Ah, ja muszę ją w więzieniu trzymać. Oh, to jest problem. Czekajcie, czytam grę. Wiem. Save Scamerino. Moje drugie imię. Już jest 23? Ludzie, pamiętajcie, w tym miesiącu również jest giveaway. W zeszłym dwa razy klawiaturę rozdawaliśmy mechaniczną. W tym miesiącu rozdajemy najwyższej klasy gamingowe słuchawki. Wykrzyknik giveaway albo hashtag Corsair na czacie, żeby brać udział w tym miesiącu. W prezentowni. Kurde, shit. Ile mam czasu na zaakceptowanie tego zadania? 7 dni. Tutaj zrobimy coś w takim razie. Alright. Czyli usunę na razie tego produkcję. Minek. Czy ty dasz radę, stary? Wydobyć w 7 dni to? Go. Miau. I co zrobimy jej więzienie? Lovely. Giveaway jest dla subów, ludzie, oczywiście. Ja sobie zrobię krótką przerwę. Włączoną grę zostawię na takim tempie. Mam nadzieję, że mnie nic nie zje po drodze. Zaraz wracam i zrobić coś do picia. Teraz godzina. 225, nie jest źle. Nie jest źle. Thank you.
Ej, ludzie, jestem? Ty? Jest tutaj zbrodniarz ze mną. El Kitku jest tutaj! Patrzcie na tą zbrodniarą. Co? Zbrodniarce. Monstrum. Monstrum, nie zwierzę. Monstrum, ludzie. Ja wam mówię. To nie jest normalne stworzenie. To jest, kurde, niszczyciel światów. Destruktor. Anihilator kabli. Anihilator sprzętu. Co mi zepsułaś już? Mikser mi zepsułaś? Kartę do przechwytywania obrazu, tak? Wiesz? Nieładnie. Nieładnie. Ty świnioty. O Jezus. A, jeszcze zwalę na ciebie, że router mi zepsułaś, okej? Okay? To też twoja wina. O, jest kot, kurde, świnia. A, moje fotele wszystkie wyglądają głupio przez ciebie. Jakby, nie wiem, jak bezdomnego. Bo też musisz drapać, co? Dobra, wydobędziemy to. Wszystko pięknie. Muminek, kurde, tutaj w pocie czoła pracuje. Kawa jest. Nie wiem, ja musiałbym wam pokazać mój poprzedni fotel, jak on wygląda. Ja sobie zdałem sprawę, że mam mały problem, bo... Czy ona będzie wiedzieć, że to ma ludzkie mięso? Jak ją będę tym karmił? Ten quest nam się skończył. Bo ja nie mam czym jej karmić, licząc ludzkim jego mięsa. A tutaj nie ma zwierząt za bardzo. Well, shit. Słuchaj, nie wiem, czy ja mogę w takim razie ten quest przyjąć. Będzie wiedzieć. Kurde, ciekawe skąd niby. Chyba, że zrobię dozownik pasty odżywczej. Oj, do tego to jeszcze trzeba, do tego to zostało. Cool. Czuć nutkę różnicy w ludzkim, ale on. Żeby osoba, która skorzysta z takiego posiłku, wiedziała, że to z człowieka, musiałaby wcześniej zjeść coś. Co było z człowieka, żeby mieć porównanie, nie? Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Ludzie, coś tutaj mi śmierdzi. To jest spisek jakiś. Ludzkie mięso to sama chemia. W ogóle się patrzyłem ostatnio tak z czystej ciekawości. Jak wygląda sytuacja mieszkaniowa w Japonii. I podobno jest problem w Japonii z wynajmem mieszkania, jak nie znasz języka japońskiego. W ogóle Japończycy są jakoś tak niezbyt przekonani do ludzi przyjeżdżających tam w odwiedziny. Czy to jest prawda? Ktoś z was mieszka w Japonii albo był? Próbował mieszkać? Ale nie załatwisz nic urzędnie. Czy oni nie mówią po angielsku? Mamy najazd zbirów! Cztery osoby, ludzie, zaczyna się dziać coś. Ewidentnie podnieśliśmy. Bogactwo naszej kolonii. Albo liczy nam tego wilka do bogactwa. Masz te drzwi, stary. Thank you. Nie. Gdzie oni są? Idą. Więc mamy tutaj Hears. Maczugą drewnianą. Jeff z nożem zostanie. Franky i
puława z drewna. In nap. Z nożem ze stali nogę. Próbujmy trochę postrzegą. Tak naprawdę to ksenofobiczny kraj? No, podobno. Dziwne trochę. Plus, mieszkania są cholernie drogie. $700 miesięcznie, na przykład za niezbyt duże mieszkanie. I to nawet nie w większym mieście. $700, ludzie. Dawaj, muminek, open fire! Przodem! Nie, kurwa, śnieg! O, przepraszam, znowu klnę. Muminek, come on, stary! Jest, jeden celny strzał. Cudna, kurde. Cud nad Wisłą. O, zamknij drzwi. Drzwi! Drzwi! Thank you! Teraz za te darcie ryje. Ładny headshot. Muminek! Muminek! To są drzwi ze stali, dużo lepiej to działa. Co mi ty, kurde, to rozwalasz, co? O. Nie, muminek! Kurwa, gdzie? Chłopie! Nie! A, wchodzą mi w te pułapki. Dobra, ale jedna zużyta tylko na razie. Strzelaj, strzelaj. Jeszcze jedna seria! Jeszcze jedna, come on! No! Gościu jest ranny, wpuszczę ich tutaj może. Hop, hehehe. Nap, nie idź te pułapki, proszę cię, stary. Nie idź, nie, nie, nie. No! Nie, 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 nie. Oh my god. God damn it. On wlazł i przeżył mimo wszystko? To jest niesamowite. A, ładne. Nie no, wydaje mi się, że u nas kraj można żyć bez znajomości polskiego spokojnie. I raczej nie będziesz jakoś dyskryminowany z tego względu. Zresztą ja się nie dziwię. Wyobraźcie sobie nauczyć się język polski. Języka polskiego. W urzędzie się nie dogadasz, nie w polskim języku? O, może. Trochę się ładnie robimy. Czyli mamy problem taki, że... nie mam czym nakarmić tego więźnia. Nie, czy do ludzkiego mięsa. Czy ona będzie miała duży minus? Czy ona w ogóle będzie chciała zjeść? Minus ludzkie? Czaty? Jak to działa? Pyrków nie hoduje. O, jest... jest jeden stopień na zewnątrz. To jest, kurde, niesamowite. Ty, może być problem. To jest przynajmniej minus 9. Czy to się nie zepsuje? Od śmierci minęło mniej niż dzień. Nie zepsuje się, okej. Ty! Robi się ciepło! Minus 15 do stanu psychicznego. Sporo. Sporo! What? Końca. Każdy błąd w tłumaczeniu lub niejasne tłumaczenie, jeśli tłumaczy to urzędnik, może być potem w sądzie jako błąd urzędnika. Dobra, ale umówmy się, na pewno u nas, jeżeli nie znasz języka polskiego, nie ma specjalnie dużych problemów z mieszkaniem w tym kraju.
Zakładam przynajmniej, że tak jest. Możesz mieszkać w Polsce nie znając polskiego. Dogadasz się z praktycznie z każdym. I tak czy siak, w języku angielskim? Pewnie w urzędzie też jesteś w stanie załatwić po angielsku rzeczy. Chodźcie, co ty kurde robisz? Co ty robisz? Głupie zwierzę. Teraz będzie rzeczy znęcał z zwierzętami, lepiej się nie będę dotykał. Na kamerę jeżeli. Co muminek idzie robić? Taszczy rzeczy, noże i tak dalej. Wiele europejskich krajów jest otwartych na obcych krajowców. Bloki z łupku. Zróbmy łóżko z, uwaga, łupku. Boom. Syk. Tutaj, pyk. Ja wiem, w polskim urzędzie jest ciężko dogadać się po polsku. Wiesz, ja miałem ostatnio, przez ostatnie parę lat, raczej pozytywne doświadczenia w urzędach. Nie wiem, ludzie nawet mili byli, pomocni. Tak z 10 lat temu było jeszcze nieprzyjemnie, ale teraz, nie wiem, może miałem farta. To już nie było tak, że jesteś wrogiem. Że łaskę ci robią. Bez przerwy na kawkę, a może miałem farta i po prostu dobrą godzinę wybrałem. Mili, pomocni, no wiem. Wiem. Shelter for travelers. Two travelers. Pas aktywnej obrony i srebro. Dwadzieścia 21 dni. Kurde, ja nie mogę nikomu udzielić schronienia, bo mam tylko mięso ludzkie. To jest problem. Ja muszę założyć tą hodowlę tych ryżu chyba w... wewnątrz kolonii mojej, bo inaczej trochę udupiony. Inaczej jestem trochę udupiony. Dozownik pasty? A, wydaje mi się, że wiesz... jest. Chuj, jaki wielki. To kurde działa. Aparatura do syntezy jadalnej pasty odżywczej z surowców organicznych umieszczonych w sąsiednich zbiornikach. W zbiornikach? Bo tu i tak będą mu kawałki ludzkiego mięsa rzeczy. Co to zadziała, ludzie? Jak myślicie? A, wiem, co ci chodzi, Grombar. No nie mam miejsca takiego. Thank you.
Wiem, o co ci chodzi, wiem. Muminek ma plus, tak wiem, ale ja muszę więźniów karmić ludzkim mięsem i muszę to jakoś ukrywać przed światem. Nie wiem, jak to zrobić. To co? Moglibyśmy tutaj to w ścianie zmontować i zrobić taki mały składzik jedzonka. Czy co ten wilk robił na zewnątrz? Mięso nam się surowe skończyło. Niamniotne. O Jezus. Ile mięska. O Jezus Maria, Matko Bosko. Jestem jacyś handlarze. Można farmić posiłki na zapas. Ja muszę się nad tym zastanowić. Może jakbyśmy to prze... Farma Cannibali z The Walking Dead? Kurde, co się z tym serialem stało? Mamy 3 łupek podłogi. To pewnie z bogactwo kolonii zwiększy. Nie wiem, czy tak to działa. Pyk! Ciekawe, czy to w ogóle mam bonus do piękna? Łupek? Podłogi z łupku? Nie ma, ma! Goddammit, czaty. Pytać się was o coś. Biednie. Chyba jest lepiej niż było. Handlarz niewolników. Pogadajmy z nim. Nie. Rozłącz. What? Zobacz, czy ten handlarz niewolników... A, tutaj jest. Statystyki pomieszczeń. Pamiętam. Kaźnik piękny. Ma, bonus, okej. Ma. Pogadajmy z nimi, zobaczmy co sprzedają. Leki, komponenty, pociski wybuchowe i... ludzi. Wyjątkowe piękno, pracowitość. Szybko nauka, uprzejmość, masochizm. Wyraziła psychika, nocny marek, zwinność. Nadludzka mądrość, tchórzliwość, homoseksualizm. Głupia praca, niezdolny do... Meh. Homoseksualizm nie jest potrzebny, nie mamy innego homoseksualisty w kolonii. W ogóle jaki to ma wpływ tak naprawdę na kolonię? Chyba żaden. Chyba drugiego. Jakby był kanibalem. Maybe. Maybe. Mm-hmm.
Łody. Oczywiście jest głodny, biedak. Piękno rośnie. Niby. Brzydkie otoczenie, god damn it. Tutaj wszędzie jest brzydko, prawda? Jakie wielkości? Wow! Właśnie wilk coś... Och, kurwa! Przepraszam, ludzie. Mimoinek jest zainspirowany chirurgią. Okropna sypialnia. Proszę. Zrób szafkę przy łóżku, mamy już. Pobody też. Niam, 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 niam. Brakuje nam materiałów budowlanych. Zróbmy ich trochę. Trochę zwierzaczki, no. Tutaj zrobimy, ludzie, dodatkowe miejsce, gdzie będziemy składować jedzenie nie z ludzi. W przyszłości. Właściwie to chyba w tą stronę lepiej to będzie zrobić. Może być już za ciepło. Pokazywali gameplay z The Last of Us 2, Pog. Wykładź ściany i będzie pięknie. Czy to nie będzie wymagało więcej nakładu pracy niż postawienie ściany z łupku tutaj? Jak lepiej to zrobić? Będzie wymagało więcej pracy. A co, będzie miało lepszy bonus? Będzie też mocniejsza i ładniejsza. Zaraz, wygładzone ściany będą lepsze niż ściany z łupku? Grombar? Okej. Okay. Wygładzę te ściany. Może trzeba było podłogi wygładzić w takim razie. Wow. W ogóle od kiedy można ściany wygładzać w tej grze? Tak. Jest, wygładź teren. Really? Ja. Czarny dog, kot do palenia i 52 miesiące! Dziękuję ci, panie czarny kocie. Za 52 miechy, wspieranie kanału. Minus 14. What? Okay.
wody, ale robotę to zajmuje. A, bo to jest brudno, no. Ciekawe to wygląda. Kolonie kanibali? Kanibala! Jeden kanibal. Na razie. Jest 23 lata już ma. Ja jestem ci handlarze, którzy chcą kupić ode mnie śmieci. Come on. Jak tam potrzeby? Dziurawy strój? O, spodnie mu się zepsuły. Pokinef? Ty, a gdzie jest mój stół krawiecki? Czy ja go nigdy nie postawiłem? No, nie jest. Ludzkie skóry mam tak dużo. Jezu, już jest 21, ludzie. Kiedy ten czas? Co się dzieje z tym czasem? No. Ten w zimnie. Łódę. Przemyk i 66 miesięcy! What the fuck? Przemyk! Przemyk, dziękuję ci, Brachum. Muminek gładzi te ściany. Oj, on je gładzi. On je gładzi, gładzi, gładzi. Oj, wygładził. Teraz wpierdziela surowe jedzenie. Oh my god, Muminek. Ale w sumie to ci daje bonus, więc... Dobra, ludzie, wyjaśnijcie mi, jak wygląda meta... defensywy... O nie... Zdałem sprawę z czegoś. Muszę to rozebrać. A, jeszcze jedna. Jakiej wielkości jest ta maszyna, która... geotermalna? Ten generator geotermalny. Jakiej on jest wielkości? 6x6? 5x5? 6x6? Takiej? 5x5? 4x4. 4x4 jest. Tak jest, tak? Sześć na sześć, 5x5, 6x6, 4x4. Czaty, wy jesteście pomocni tak cholernie, nie? Bardzo pomocni jesteście. Każdy ma inne zdanie. Ekstremalna wygoda. Komu się bardziej podoba? A, może być. Jakie było pytanie? Jakiej wielkości jest generator termalny? Okej, okay, 6x6. Oh my god. What? A no tak, to ma sens. Takie wielkości jest, co?
Dobra, jaka jest meta z tymi wieżyczkami? A, ja w ogóle ich nie mam zbadanych. Whoopsie! Jak się wieżyczki stawia? Nie mu zimno w śnie? Kalorfę może? A, niech kurde przestanie narzekać. Koniec. Księżniczką? Jest tylko minus 16 w jego pokoju. Będzie bolesny proces. Wieżyczka, worki z piaskiem? Ale chyba za daleko to jest. Cześć, Neonie Lirian. Chyba się cię wciągnęło. Ta gra jest genialna. Genshi jest genialną grą. Kurde. Dawaj po dwie wieżyczki, to znaczy. Czy one już nie eksplodują jak kiedyś? Czy on zrobił bamwana? O kurde, jak miło. Eksplodują. Czyli nie chcemy ich stawać obok siebie, nie? Raczej. Zostawienie w jakich grupach po kilka, każda grupka ogrodzenia, przynajmniej taki zestaw zapewnia dosyć dobrą siłę ognia. Aha, czyli mówicie, żeby nie robić takich konstrukcji, tylko na przykład trzy obok siebie, przerwa trzy obok siebie, tak? Tylko też weźcie pod uwagę, że my mamy mało energii na razie. To obszar? Zobacz miejsce. A? To odkryłeś, stary. Nie rozumiem. Zobacz, czy tutaj jest wnętrze czegoś w środku? O, morda. Teraz to niebezpieczeństwo. Jak wybuchnie tylko grupka. Bytko! To kitku, małem bacie wiem. Jedzi na kolanach, grzeje mnie i rozpierdziela wszystko wkoło. Płaczy w uj, o Jezu. Ja mam wszystkie ubrania czarne. Cały sprzęt jest czarny. Wszystko jest, dosłownie wszystko jest czarne, nie? Teraz jest taka stylistyka tego sprzętu komputerowego, więc wszystko jest czarne i to tak widać na tym. Hmm.
Zdrowie! Paskudne otoczenie? No chłopie. Tutaj kilka wieżyczek wystarczy. Jestem przekonany, jak to zrobić. Mam szczery jeszcze? No, łóżko mamy, więc możemy więźniów brać. Ludzie. Zostawmy to jako na razie dla więźniów. Czyli to nie zadziała, mówicie. Ujałeś! Co ja sobie na MGZ.pl. Ciśnij w Rimworld, to epicka gra. To jest epicka gra. Ale nie wiem, czy MGZ... MGRZ, przepraszam, kojarzysz gry Kenshi. Sprawdź sobie ją. Taka jest, taka jest. Dziękuję ci za wsparcie na kanału. Ile szczury żyją? Do 3 lat? Coś takiego? Moje... Obydwa dostały nowotworu. Więc... Wiem, że to jest emocjonalne... Okropne przeżycie, jak ci taki szczurek zdycha. Tonę kasy kosztuje, wiecie, leczenie i tak dalej. A tak naprawdę szans na ratunek nie jest. Mam nadzieję tylko, że kitku się nie rozchoruje. Kurde, jak ty możesz się rozchorować? Ty śpisz cały dzień, a jak nie śpisz, to rozpierdalasz. Może coś spadnie na ciebie albo coś. To może jest ryzyko. Co będzie po Rimworld? Tego to nie wie nikt. Tym ja. Paskudne otoczenie. Najlepszy pokój, jaki mamy, Muminek. Chłopie. Chłopie. Staw donicę. Czy moglibyśmy mu okazać zrobić rzeźbę z łupku? Mogę mu to zrobić? Stół kamieniarski do zlecenia? Nie. Wow! Hello! Oh! Fucking F! Panierowana parówko, ty zielona, ty! O, jest szybszy dalej. Zdążysz strzelić? Strzelaj! No, fuck! Oh. Well, fuck you, gro. Nowa kolonia incoming, Kegwu. Spokojnie, my mamy, jesteśmy władcą czasu. O, możemy nawet to ratować. To mnie trochę smuci, bo ja wcale go nie chcę ratować. No, a teraz jestem zmuszony. No nie, nieważne. Czy ten niedźwiedź gdzieś tu jest? Jest. Właśnie idzie po tego. Wracaj do domu. Muminek. Nie wiesz, ale zginąłeś w ostatniej rzeczywistości innej. Teraz czas na zemstę.
bum. Pięknie, zapierdzielaj. Ale będzie żarła. Czy zdążę? Strzel jeszcze raz. Pięknie. Do domku muminek, rusz dupę! Zamykaj drzwi za sobą! Beautiful! Jak tam zdrowie? 23 godziny życia przed tobą? O. Cześć Krystek, hejo. Wiem właśnie, że są zamknięte, ale dobrze, bo nie chcemy na niedźwiedzia ich zużyć, wiesz? Muminek, otwórz ogień. Potrzebujemy, żebyś się szkolił w sztuce strzelania. G fucking G. Alright. Ale mięcha będzie, no nie? No. Misia polarnego na ramię do domu. Dobra, mamy to wyżłobione. Prawie całe. Wow, what the fuck is going on? Zróbmy save'a, zanim się coś nam stanie złego. Szczęście, uniknęliśmy jakichś szkód. Dobrze rozumiem? Yep. Wszystko jest do wyniesienia, czasy. Nie, o, mi nie jest niedźwiadka, okej? Okay? A jaką... Wszędzie wali. Wypadek kapsuły transportowej. Podstać. Silny neurotyzm. Wytrzymałość. Niezdolna do opieki. Społeczne 11, zwierzęta 9. Mogłaby szkodzić zwierzaka. Ale... Oprócz tego to... Tak średnio. No, łupku mamy sporo. Ludzie, czy to się psuje? Łup. 38 lat dorosło tylko. Zapierdzielaj, brawo. Kojące psi, mężczyzna. Cześć, Jacob! Hello. Panuj, dobra, więc załóżmy mur tutaj, ludzie. Główny. Tutaj, nie?
Ej, mówicie, żeby robić wieżyczki? Ja mi się to... Boję się, że to... Przede wszystkim, my musimy technologię odkryć, plus musimy pamiętać o tym, że my mamy mało energii. Załóżmy, że trzy wieżyczki na początek, okej? Okay? Trzy wieżyczki na początek, ludzie. Nie, to sensu żadnego nie ma, co ja robię, co ja robię? Co mnie odwala? Ta wieżyczka. Bum. To ma sens większy. Kot, ja cię kuźwa widzę. Ja wiem, co ty robisz i to mi się nie podoba. Widzę cię kątem oka. Ja wiem, że to ci mózg rozwala ten mały kolci, ale cię widzę... I się zabiję! Żartowałem. W ogóle się mnie nie boisz, co? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że się mnie nie boisz? W ogóle się mnie nie boi. No kuźwa! Na kolanach siedzisz. Ja muszę cię zacząć straszyć, albo coś. Zostaw kitku. O, czat przeciwko mnie i z kitku jest, tak? Peta! Migracja stada wilki. Chodźmy zabić jednego. Bum. Służba. Come on, Moomin. Go, Moomin, go, Moomin, go. Go, Moomin, go, Moomin, go. Go, Moomin, go, Moomin, go. Oj, to się źle skończy. Slaj, boom. Yeah! Come on. Yeah! Ile? Jak tam życie? 12 godzin się wykrwawi. Strzelaj do tego. O, zemsta. Jak tam zdrowie? Come on, Moomin, zastrzel go zanim do nas dobiegnie jeszcze raz! Jest, idealnie. Bum. O. To mógł być błąd. Dwa, zemsta. O, wszystkie zemsta na mnie, o shit. Nie. Tu. Gonią mnie trzy. Trzy mnie gonią. O. Nie wiem, ludzie. This gonna be good. O! Drzwi! Moomin, ty ciulu! Please! Czemu nie mogę naprawić? O, hopie. Mięcho! Dobrze! Finish him! Piknie, go! O, idą! Pięknie! Do środka, Moominek! Drzwi! Okej. Drzwi zamknięte od pułapek? Wiesz co, specjalnie, bo nie chcemy na przykład na wilki tego zużywać, tylko na ludzi, nie? Na rajdy. A tak wilki to możemy sami wystrzelać. Ooooo!
drzwi! Alright. Napraw. O, nie mogę. Czy ten wstał? Nie, no, okej, okay, wstałem. Dwa martwe. Nie trafiłeś ani razu, muminek, o mój Boże, ja jestem rozczarowany. Moje rozczarowanie jest tak olbrzymie, ludzie. Jak można ani razu nie trafić? Trzeba być muminkiem. To trzeba być muminkiem, no. I to jest wszystko przed tymi wydarzeniami, o nie. Niedźwiedź polarny poluje na muminek. To jest muminek. Muminek śpi, okej. Okay. A gdzie te wilki? Pewnie już tego eventu nie będzie. A tyle mięcha, kurde, wpadło. Mogę zapisać wcześniej i nie ryzykować tak bardzo. Muszę przestać tak aczkurowo ryzykować. A, to jest zrobione, ludzie. Ja jestem ciekawy bardzo, ale to bardzo ciekawy. Co się stanie, jak to wydobędę? Co się stanie, panie muminku, jak to wydobędę? Ja mam trochę spracowanego żelaza. To się dalej będzie zawalało? Nie. Maybe? Rypnie? Wygląda jakby miał rypnąć. U mnie zaraz rypnie w tych kruzach. Właśnie jestem ciekawy, co się stanie. Okej. Okay. Ty. Czy my możemy to wykorzystać do obrony w takim razie? Jestem ciekawy. Jeżeli będzie to, to czy dalej się rozpadnie? Jeszcze nie. Good. Nope. Problem jest taki, że przeciw mi będzie się tu chował. Dobra, to teraz następną rzeczą, jaką chcemy wynaleźć, to będzie energia geotermalna, panie i panowie. To jest nasz cel. Właśnie, na przykład granat tutaj rzucić, jak będą przeciwnicy i to się wszystko na nich zawali, tylko że nie zlutujemy ich wtedy, nie? Problem. Zadanie wygaśnie. Za 7. Za 5 godzin. Akcept zadanie. What? Choose rewards. Okej, okay, zamknij. Zaakceptowałem jakieś zadanie, panie i panowie, ale nie wiem, o co biega. Z rysiami.
Wygląda na to, że będziesz tu przez jakiś czas. Muminek uważa, że należałoby nazwać twoją frakcję. Shit. Jak zwykle... Nie mam pojęcia jak. Jak nazywamy naszą frakcję? Los Cannibalos? Skurwysyny! Wow, wow, wow. Czy może jesteś kanibalem, bo jak nie, to mamy problem. Hades. Dolina Muminków. Jak się nazywało... Jak nazywało się... Był włóczyki, paszczak, mama muminka, tata muminka. A jak się nazywało miejsce, w którym żyli? Dolina? Muminkowo. Małami. Dobra, Dolina Muminków w takim razie. Osada się będzie nazywała Dolina Muminków. A frakcja? The Mummers? Okej, Mumer. Muminki. Wow, wspieram się na wyżyny ludzie pomysłowości, naprawdę, z tymi nazwami. Holy shit. Krytyczny. Wyczyść wszystko. Żywność. Prosty posiłek. Mięso. Ale bez ludzkiego mięsa. Gdzie zostali? Boże, czy ty umierasz z głodu? Fuck! Minus 32? O nie. What? Nie. To nie może być prostego posiłku z ludności człowieka. Jak ja mam to kurczę rozłożyć na dwie części? Ja chcę, żeby tu były proste posiłki z ludzi, a tutaj... Oh my god.
Ja mam pomysł. Dieta. Zarządzaj dietą. Nowa dieta. Żywność. Wyczyść wszystko. Żywność. Posiłki. Surowa żywność. Mięso. Ludzkie mięso. Tylko tym się żywisz. Ty z kolei. Nowa dieta. Wyczyść wszystko. I będziesz posiłki jadła. Tylko. Wary się przebiega za nim. O-o. Przepraszam. O, Jezus Maria. Ratunku. Dobra, Muminek. Do walki. Musisz obronić gościa naszego. Ty, zacznij od tego. Nie. O Jezu, ciekawe czy wzięła z człowieka posiłek czy nie. Pytanie. Gdzie są te rysie? Gdzie są te rysie? Może ja mam uczulenie na kota, to ma sens. Ja mam uczulenie na jej zachowanie, zdecydowanie. Kuźwa, to co ona odwala ludzie. Not good. Po lewej mojej chałupy zwłoki leżą. A, są. What? Teraz trzeba będzie otworzyć ogień. Dawaj, Muminek. Strzelaj. Pięknie, dwa strzały trafią na mnie. Te w nogi. Czy będzie do drzwi dobierał? O tym mogą mieć uczenie na ludzi? Teraz tak się pisze quest. Ile ten ryś będzie żył? Brak zagrożenia. Okej. Jeszcze jeden strzał. Nie bądź greedy, Bungo. Czekaj, aż się odsuną. Ładny strzał. Nogi. Jakiś kokainowy? Co za dźwięki?
grasz Randim, możesz się powoli też przygotować na Toxic Fallout, opady deszczu radioaktywnego. Serio, jest coś takiego? No gramy na brutalnym Randim. Muminek! Chłopie! Drzwi! Okej. Okay. Cztery godziny śmierci. On jest spowolniony też. No, pobina śmierć. Trzech zbiorów, wszyscy z bronią białą. O, shit. O, okej, okay, akurat dobrą drogę wybrali. Nawet boję ze strony drzwi. Stary, jak ja ich kuźwa nienawidzę. O panie, nie! Run! Drzwi! Thank you! Mięsko, no ona wejdzie w kolejną pułapkę. O, może muminek zaczął szamać. Yep! Dawaj muminek, na zewnątrz. Bo strzelaj do tego gość. Jeszcze jeden! O. Ach, dam. Dobra. A ty co? Czy ja nie wykonałem tego questa? Zadania. O Boże, ona dołączyła do mnie, do mojej kolonii i to była moja nagroda. Jest rubiańska, ma wrażliwą psychikę. Oh! I nie jest kanibalem. No cóż. A ja jej też każę nosić zwłoki i tak dalej. O. Mroku, skażona parka, brzydkie otoczenie, konsumpcja na ziemi. Popracujemy nad jej łóżkiem. Właściwie, prawdopodobnie. Czy ona mogłaby spać po prostu w tym pomieszczeniu również? Dobra, niech będzie. Niech będzie, ludzie. Trzeba jej uszyć jedzenie i tak dalej. Dobra, muminek. Posunę muminkowi. W razie tragarza, damy mu na kurkę tą. Kurkę. Wygoniam i strzelę w plecy? Soon, soon my friends. A teraz przechodzi non stop obok zwłok. Może nie jest tak źle.
Musimy jej zrobić dobry sprzęt. Jak tam twoja umiejętność badawcza? O, ona jest fatalna. To był grzeczny na czacie. Jestem grzeczny zawsze. Muminek, czy ty nie miał... Ty miałeś... What? Nowa... Wyczyć wszystko. Tylko mięso ludzkie masz jeść. Co się podziało, ludzie? Gdzie jest ludzkie mięso? Mięso z... Może mięso z człowieka? Tak byłoby. Ponina. Indyka, kaczka, kapibara, kurczak, osła, renifer, trumbo. Takie mięso, da się mi. Jest ludzkie mięso. Widzę. Kokainowe, dziękuję ci za podarowanie. O, znalazłem. Skrypcji. Aha, ja nie dałem za akceptuj, co? Nowa dieta. Mięso. Mięso. Zamknij. What? Nowa dieta. Tak to działa. Hannibal, thank you. Nowa dieta. Nie, Hannibal. Nie surowa żywność. Posiłki. Sleepen 8 miesięcy z rzędu na drugim poziomie. Dziękuję ci, Sleepen. Dobrze czytam twoją ksywkę? Powiedz mi, że tak. Niewielkie ryzyko załamania. Ja muszę jej zrobić brania jakieś. Nie z ludzkiej skóry. Postać. Ten, co my tu mamy? Moglibyśmy jej parkę lepszą zrobić, tylko pytanie, czy ja mam dobrą skórę do tego. Parka z... Mamy... O, z futra z Tumbo. Niedźwiedziej skóry mogę zrobić. Niebieskawe futro. Cześć, baronie. Handlarz hurtowy, pog. Możemy jej im sprzedać ludzkie... Właściwie wiem, co są. Ja właśnie sprzedałem leki. Nie. Chcę tutaj sprzedać tkanina. Ale jestem... Ale bida. Eee.
Możemy sprzedać w ciul ludzkiej skóry. Sprzedajmy 600. Minus 3000, on tyle nie ma. 400. No. Masz jakąś broń? Fuck. Poloni... Teraz... No! Teraz zrobiłem. Nie, zero. Jemu chcę sprzedać 400, nie kupić od niego 400. What the fuck? Zaraz, what? Co ja tutaj zakolejkowałem? Zaraz, poczekajcie, bo ja coś tutaj zepsułem. Od nas, tak, chcemy sprzedać ludzkie góry. 400 sztuk. I komu pomimo wprawy, ale kupmy sobie może... Uran Superstal. Może leki? Mam 24 leki. Daj jemu. Aha, bo ja muszę minus napisać. Jezus. Kurwa. O. Thank you. Czy ja chcę coś kupić z tego? Może nawet więcej? 700? Właśnie to 1000 mu sprzedam. Złoto. Korona z stali. Uran stal. Moglibyśmy kupić owce albo byki, albo bawoły. Mięso z pantery, sporo. To 40. Jep. Muminek robi parkę nową. Ona tutaj przechodzi cały czas obok tych zwłok, ludzie. Obserwacja zwłok razy 3. To będzie problem. Co ja ci robię parkę, ale chyba cię zabiję. A mnie wkurwiłaś teraz. Tym godzin, dobrze. Weź ją uwięź i sprzedaj albo na organy przerób. Czy ta parka, którą zrobiliśmy z wełny z niedźwiedziej skóry, izolacja zimno 40. 48. Holy shit, ja dalej mam lepszą parkę? Parka z wilczej skóry ma lepszą izolację na zimno? Niż z niedźwiedziej? Okej. Okay.
grudzienie, sinia grudzienie, złamanie, o. No, to było trochę nieprzyjemne. Strumba jest chyba najlepsze futro. Mam 27 sztuk tego. Nie, nieważne, 102 sztuki. Moglibyśmy zrobić z tego parkę. Mam gości. Unknown threat. A jakich gości mamy? Może któryś z nich wymarznie na śmiertną? O, wow. Ramuminek, it's time to wake up. Powinniśmy mu krzycałko tutaj zrobić. Teraz zmienimy mu dietę. Zrobię kanibal. Opytam. Problem rozwiązany, ludzie. Mamy najazd z zbiru. Przez... to nie spowolnienie, co? Czy oni już idą do mnie? Nie. Jeden zbir padł? Co mu się stało? Uzależnienie jakieś... Nie wiem, gościu chyba... ma zgona. Kaca mordercę, czy coś. Zaćpał się na śmierć chłop. Zdążę. Wszystkie pułapki. Rip. What? Jeszcze te pułapki tylko. Bum. A, gościu, to jest zamknięte. Muminek, jak ty to robisz, chłopie? Jak ty to robisz? Weźmy to jeszcze. Fuck you. Strzelaj, Muminek! O, człowieku.
O, jeden gościu wyjdzie zaraz. Nope. Wszystkie pułapki poszły. Shorty, rozbierz. Tu nie. Postać. Nerwy na wadze, optymizm. Do niczego nie jest zdolna. No, to było kosztowne. To było bardzo kosztowne. Muminek jest w pełni wyleczony i idzie w kimono. Strzelectwo 11 ma już. Jest jakiś progres, nie? Problem jest taki, że nam się miejsce kończy powoli. Praca. Budowlaniec ma na dwójce. To licząc odpoczynku jest najwyższym priorytetem. Problem jest taki, że nie mam tego materiału na budowę tego. No nie, mam trochę łupku. Okej, okay, nie jest tak źle. Roldzie, ja sobie zrobię krótką przerwę. Teraz wracam. Thank you.
Cholera, ludzie? Może ja mam uczenie na kota, nie wiem. Dostałem takiego kataru, że łeb spada. Chcę sprawdzić. Bo dzisiaj jest czwartek, nie? Dobra, let's go. Dostępne zadanie. Prisoners. Co to jest? Trzymać, mam więźniów przez 2 dni, przez 8 dni, 2 więźniów. Czy jesteśmy w stanie nakarmić 2 więźniów? Czy z tym jedzeniem, co mamy? Siłek rozwijał się. Może? Maybe, tylko musielibyśmy, wiecie, zrobić jeszcze jedno łóżko. Meble. Łóżko z łupku. Za mało w magazynie. Damn it. Mam nadzieję, że oni też nie zamarzną, co jest bardzo możliwe. Jak tam potrzeby twoje? Przyspieszmy czas. Mogę sobie kawę zrobić. Pomieszczeniu minus 41. Trochę jest zimno, co? Jest ile tych ludzi. A wiesz co? W takim razie Muminek, ty będziesz jadł, będziesz miał dietę kaniba. Tylko czy on będzie karmił tych ludzi jedzeniem nie z ludzi? Nie kanibalistycznym jedzeniem, jak nawet będziemy mieli? Jak to będzie działać? Eksperci? Priorytet. Co Muminek czyni? Ludzi przenosi? Nie. Naprawia te pułapki niby. Nie, ściany naprawia, oh my god. Muminek, stary, ty masz... No mamy 2 razy więzienie. Słoneczny rozbłysk. O, świetnie. Dobra, przyjmijmy to, akceptuj zadania. Nanowłókno. Royal favor. Okej, okay, akceptuj. Prisoners arrived. Chryste. Muminek? Uwięź. Dobra ludzie, będziemy się przenosić na Nvidię. Zaraz. Się dogadałem właśnie. Dosłownie teraz właściwie, więc zrobię wam ride i się przenosimy na Nvidię.
kanał NVIDIAGeForce.pl, sellout stream. Go. RTX on, POG. Czy ona umarła? Nie, nie przytomna jest. Uwięź, ospa. To? Ej, mumi... Shit. God damn it. Ma lekką hipotermię. Ten. Torturowany człowiek sztuki? Co mam zrobić z tym gościem tutaj? Spróbuj aresztować? 68% szans? Ej! Zadziałało. Dobra, ludzie, to rajd robimy. Ja zrobię pauzę tutaj i rajdujemy. Bum.